Ja w, y, dwa tygodnie temu, w czwartek, dzieliłem się treścią z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Właściwie zaszedłem nawet nie do połowy i tak sobie myślałem, bo, bo nieraz tak jest, że no, nie jestem w stanie tego, co tam sobie gdzieś przemyślę, przygotuję, co chciałbym się podzielić, nie y, jestem w stanie przekazać. A myślałem sobie, i, i, i często już potem do tego nie wracam, ale. Wiecie, ten 15 rozdział Ewangelii Jana jest dla mnie osobiście tak głęboki i jest w mi tak bliski, że postanowiłem, że jednak będę kontynuował. I chciałbym teraz razem z Wami, bracia i siostry, otworzyć ten 15 rozdział Ewangelii Jana, żeby go razem przeczytać. Może nie całego, ale większość z tego rozdziału. 15 rozdział Ewangelii Jana. I zacznę od ostatniego wiersza 14 rozdziału. 14,31. Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogródnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, Oczyszcza, aby wydawała obfity owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które Wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w Was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i Wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim. Ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zesnięta rośl Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie... I staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w Was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazywałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem Was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc Wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili ojca w imieniu moim, dał Wam. To przykazuję Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat Was nienawidzi, wiedzcie, że, że mnie wpierw niż Was znienawidził. Może do tego miejsca. Mieliśmy już piękne kazanie w tym wierszu. Tak jest to taka kontynuowana myśl. I ze względu na to, że te pierwsze sześć wierszy już żeśmy przyglądali się im właśnie poprzednio, to ja będę kontynuował troszkę dalej. Zahaczę tylko właśnie specjalnie. przeczytamy jeszcze ten wiersz 31 z 14 rozdziału. Wiecie, my, będąc naśladowcami Chrystusa, Jezusa, chcemy być przez Niego nie tylko zbawieni na całą wieczność, ale my chcemy żyć Jego życiem. My żeśmy się przekonali o tym, że On ma dla nas to życie, którego potrzebujemy, a to, którym próbowaliśmy żyć, to po prostu jest tak, jak apostoł Paweł mówi, to są śmieci, to jest gnój, to, to jest złoto, to jest grzech naznaczone, złem i prowadzące poprzez przekleństwa, nawet tak mogę powiedzieć, do ostatecznej przegranej do ostatecznego potępienia z szatanem w piekle. I dlatego ja myślę, że naszym takim wspólnym pragnieniem jako Boże dzieci jest to, aby, aby szukać i jak to pięknie to dzisiaj się przewija, ta prawda została nam objawiona, my chcemy szukać właśnie jakie są następne etapy, porcje tej prawdy, my chcemy ją zgłębiać. I dlatego ja chcę dokonać pewnego rodzaju analizy i wyciągać pewne wnioski razem z wami, i siostry. I tu Pan Jezus zwraca uwagę na to, a, że oczywiście Jego pragnienie jest to, aby ludzie poznali Boga. Dlatego, że bez Boga człowiek jest zagubiony, jest zniszczony, jest w błędzie, jest omamiony, jest oszukiwany. Można powiedzieć, jak jak naiwny człowiek przez dilera narkotyków jest oszukiwany i mamiony, że będzie fajnie, że będzie lepiej, i to prowadzi do coraz większego upadku. Tak jest, tak jest nasze życie bez Boga. Wiemy, że jest tylko drugi Pan, pod którego wpływem wtedy jesteśmy. Jeżeli nie Bóg, to tylko szatan, który nas w bardzo sprytny sposób zwodzi. Zresztą tak jak pan Jezus go demaskował i powiedział, że szatan przyszedł po to, aby kraść, okradać nas mordować i niszczyć. Nie ma innego celu, ja tylko ten, nie łudźmy się. A Pan Jezus chce, aby każdy człowiek poznał Boga, poznał Ojca, bo w tym poznaniu prawdy i Bożej miłości jest uwolnienie człowieka i chce, żeby poznał miłość Ojca, tak tu ten 31 wierz mówi, lecz świat musi poznać, że ja miłuję Ojca, i co on tu na co zwraca uwagę? To, o czym właśnie dzisiaj już się przewija, myśl, że tak czynię, jak mi polecił ojciec. Miłość Jezusa do ojca, miłość ojca do Jezusa, to, to, jest, to jest miłość powiązana. Natomiast miłość Jezusa do ojca wyraża się w czym? W czynieniu właśnie tego, co Bóg powiedział. Myślę, że. Podobnie jak, jak ja, macie pewne doświadczenia ze swojego dzieciństwa. Ja mam pewnego rodzaju doświadczenia z tym korelujące, następujące. Jak próbowałem gdzieś się tam wymigać, coś ściemnić, uniknąć jakiejś, jakiejś pracy, jakiejś, jakiegoś obowiązku, jakiegoś posłuszeństwa, to było mi bardzo źle. To musiałem, musiałem coś kłamać, musiałem się chować, musiałem kombinować. To, to było bardzo nieprzyjemne. Wtedy, kiedy byłem gotów do tego, aby wykonywać to, co rodzice chcieli, czy co mi mówili, zresztą to było dobre przede wszystkim, to wtedy przychodziła taka wolność, taka otwartość, tak jak to się mówi, takie staniecie z otwartą przyłbicą. Pan Jezus dokładnie mówi tu o tej prawdzie, która funkcjonuje w naszym życiu: miłość Jego do Ojca. Wyraża się w tym, że On czynił dokładnie to, co Ojciec powiedział. I wiele razy też Państwu na to zwraca uwagę. Nie przyda pełnić swoją wolę. Jezus, który przecież był doskonały, jednak ciągle był wyostrzony i wyczulony na to, jaka jest wola Ojca. On pytał, On rozmawiał, On słuchał, On był wpatrzony w Ojca, aby wypełniać dokładnie Jego wolę. I myślę, że to jest dla nas ważna wskazówka. To koroliłem właśnie też z treścią tego, tego wiersza. My z natury jesteśmy zupełnie inni. I to jest taki potrzeb szatana. Błogosławieństwa, jeżeli czytamy o błogosławieństwach, o których Pan Jezus mówi, na przykład w kazaniu na górze, to tam nie ma czegoś takiego, będzie ci dobrze, będziesz błogosławiony wtedy, jeżeli nie będziesz musiał ciężko pracować, jeżeli będzie ci tak na luzie, jeżeli ludzie będą ci sprzyjać, jeżeli będą cię poważać, klepać po plecach, czy cokolwiek z tego, co szuka świat, albo nasze cielesne ja, bo my też to w sobie mamy, ta nasza zepsuta, grzeszna natura właśnie do tego dąży. Chce realizacji szczęścia tą drogą. Ale Jezus bardzo wyraźnie powiedział, gdzie jest prawdziwe błogosławieństwo. I my wiemy o tym, że świat się zawodzi. Ja myślę, że każdy z nas ma to samo doświadczenie. Za każdym razem, kiedy chcemy iść tą drogą, kiedy próbujemy być szczęśliwymi tą drogą, zawodzimy się. Tam nie ma prawdziwego pokoju. Tam nie ma spełnienia, tam nie ma szczęścia w posłuszeństwie woli ojca. Tak jak bezpieczeństwo i pokój jest dla dziecka, dla mojego dziecka, jest w tym, aby wsłuchać się, co rodzice mają mi do powiedzenia. Oczywiście, rodzice, jako rodzice jesteśmy niedoskonali. Natomiast nasz doskonały ojciec ma zawsze on zawsze trafia w dziesiątkę, nie trafia. On wie, on zna ją. On wie, gdzie nam wskazać drogę. On wie, gdzie jest niebezpieczeństwo, a gdzie jest zwycięstwo. I dlatego tak ważne jest, aby przyjąć Jego wolę i nie próbować, właśnie żyć według moduły tego świata, tak żeby to po prostu było takie no, lekkie, łatwe, tak przyjemnie. To jest bardzo zwodnicza droga. A więc wsłuchujemy się dalej w to, co Pan Jezus mówi na temat spełnionego życia, bo tu cały ten tekst, tak żeśmy go czytali, Pan Jezus zwraca uwagę i w pięknej ilustracji to nam przekazuje On jako krzew winny, no i później wiemy te małe gałązki, które wyrastają z tego głównego pnia, z tego krzewu i nie ma żadnego życia i funkcjonowania żadnej z tych gałązki w odłączeniu od tego krzewu winnego. Po prostu nie ma żadnej możliwości. Zwróćmy uwagę na siódmy wiersz a więc jeszcze raz, w tym 31 wierszu Pan Jezus jakby daje pewnego rodzaju wzór. Jakby awansem do tego, co później mówi o nas, mówi najpierw o sobie. Wiecie, piękne dla mnie to jest też w Bogu, że On nie oczekuje od nas niczego, co sam nie wykonuje, co sam nie robi, czy jak sam nie myśli, nie postępuje. W świecie jest zupełnie co innego. Ktoś siedzi na stołku dyrektora, prezesa, to on mówi, on jest tam tak wysoko i mówi... W domyślenie, i ja tu jestem do tego, żeby ci pokazywać, co masz robić, i słuchaj, ja nie idę tą drogą. Ja jestem z wyższych sfer. Tak jest zrozumiana znów według ciała, i my, jak postępujemy według ciała, to znów według tego schematu tak samo postępujemy. Mimo tego, że jesteśmy Bożymi Dziećmi. Pan Jezus dokładnie robi tak, co jest najlepsze, co jest doskonałe, i potem mówi. Chodźcie za mną. I on może powiedzieć: pójdź za mną, patrz na mnie. I w tym siódmym wierszu właśnie on zwraca uwagę na to, jeszcze raz przeczytam ten siódmy wiersz. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. I tą wypowiedź pana Jezusa można rozumować bardzo, bardzo tak płasko i powierzchownie. I my znów mamy naturalne tendencje do tego, aby tak to rozumować. No cokolwiek poproszę, no Jezus obiecał, to mi to da. No i myślę, że może każdy z nas już wpadł w tą pułapkę rozumowania takiego własnego cielesnego. No Panie Jezu, proszę Ciebie. No i później przeżywamy. Na... Przeżywamy wiele trudnych sytuacji, wiele trudnych chwil, dlatego że już jesteśmy w takim jakimś rozjeździe pomiędzy tym, no przecież Jezus jest prawdą. Pismo Święte jest prawdą. no Wszystko to tak, no nie ma wątpliwości, a z drugiej strony to nie działa. Dlaczego to nie działa? E, Pan Jezus mówi o spełnieniu naszych próśb warunkowo. I o tym często zapominamy. I On mówi najpierw, jeśli we mnie trwać będziecie. I słowa moje was trwać będą. Wiecie, w świecie funkcjonuje coś takiego, jak jeżeli ktoś ma jakąś prośbę, albo jakieś życzenie, albo. dzisiaj też było wspomniane, tak? Jeżeli chce kto, kogoś zdobyć, no, w, tym, w tym okresie dorastania to jest typowe, ale w okresie dzieciństwa tak samo. Dziecko chce coś osiągnąć, chce tam jakąś zabawkę, chce słodycz, no, coś tam chce. I co się wtedy dzieje? Oczywiście dzieci są różnymi aktorami, lepszymi i gorszymi, ale w dużej mierze ta zdolność naszego ciała, naszej grzeczności, naszej cielesności się uniwersalnie wtedy objawia. Dziecko jest takie inne, nie? Takie miłe, mamusiu, tatusiu, a, a mógłbym... I to jakoś zmienia się ta melodia, nie? A, wiecie, jeżeli chłopak chce zdobyć dziewczynę, poderwać, albo dziewczyna chłopaka, to jest znów podobna sytuacja. Po prostu kiedy jest... Interes, to my stają się często jacyś inni. Niektórzy nazywają to, że ktoś kogoś oczarował. No i chyba coś w tym jest nawet. Oczarował, zaczarował. Gdzieś go wprowadził gdzieś tam w jakąś nierzeczywistą sferę. Inne takie określenia, jakie jest używane, to na przykład, że ktoś ma taki urok osobisty. Nie? nie można się po prostu oprzeć pewnym osobom. One są takie miłe, nagle są po prostu takie urocze. są, Wiecie, takie różne tulipany kojarzycie, to działają właśnie na tej zasadzie, że są tacy mili, tacy fajni. I oni po prostu mają całą listę już swoich ofiar, które w taki sposób zdobyli. Wiecie, o, o jakim tulipanie mówię, tak? O tym mężczyźnie. To jest taki symboliczny mężczyzna, bo takich oczywiście jest wiele, i każdy z nas. Coś tam z tego tulipana myślę, że ma. Znów, na ile mamy swoją cielesność i grzeszność. Ale po prostu oczarował. No kobieta, dziewczyna straciła głowę. Ona jest w niebo wzięta. Takie, takie podejścia funkcjonują według ciała i to jest oczywiście taki, taka metoda z piekła rodem, która jest pewnego rodzaju oszustwem, manipulacją. Ale e, u Pana Boga nie ma czegoś takiego jak taka miła prośba, że ktoś przyjdzie i tak się fajnie uśmiechnie, i zrobi taką pokorą minę. I Pan Bóg, no oczywiście, on ma takie wrażliwe serce, że on, on kocha każdego, nie? No musi wysłuchać. Tak sobie ludzie myślą, tak my myślimy cieleśnie. U, ale u Pana Boga jest czynnik miłej duszy. A miła dusza to jest coś innego niż, niż miła mina. Miła dusza to jest coś wewnętrznego, to jest postawa serca. To jest coś, co miał na przykład Dawid, ale wielu bożych mężów, którzy byli tacy szczerzy przed Bogiem, którzy wylewali swoje serca przed Bogiem. I Pan mógł, wiemy o tym, patrzy na serce. Jak my przyjdziemy z nie wiem jak doskonałym planem, Panie, i go tak może postaramy się, jak Abraham się z nim nawet potargować, nie? Przecież powiedziałeś, dałeś obietnicę, no, teraz Cię mam pod ścianą. No więc proszę Ciebie o to i o to. Nie działa. A więc Pan Jezus mówi to o tym, jeśli we mnie trwać będziecie, co to znaczy? I znów wracamy do tej samej myśli. Druga część tego zdania, wypowiedzi Pana Jezusa, mówi: I słowa moje Was trwać będą. Jakie to są Jego słowa? No Pan Bóg od początku te słowa przekazuje człowiekowi po to, aby człowiek właśnie nie dał się zwieść. To są prawa Boże, przykazania. Będziesz miłował na przykład, będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej siły, z całej duszy, bo tam jest Twój ratunek, bo to jest ten kierunek, bo to jest jedyna możliwość na Twoje błogosławieństwo. I po kolei inne rzeczy. Nie będziesz kłamał, nie będziesz pożądał, jeżeli będziecie wypełniać moje słowa, nie ma problemu, mówi Pan Jezus. Daje obietnicę. To nie jest ryzykowna wypowiedź. To jest wypowiedź w stylu Pana Boga, bardzo jasna, klarowna, ewidentna. Tam nie ma niedomówień. Wiecie, niekiedy zachowujemy się też tak, jak ludzie, o których Pan Jezus też wspominał. Na przykład. Przyszedł do niego pewien człowiek, który mówi: Tak, pójdę za tobą, ale najpierw mam jakieś ważniejsze rzeczy w domyśle. Muszę e, pogrzebać mojego ojca. Ktoś to tak zinterpretował i myślę, że chyba dużo prawdy w tym jest, że no, on już jest blisko końca swojego życia. Ja tam mam jakiś spadek, ja muszę tu tych rzeczy pilnować, bo to są ważne rzeczy dla mnie. A jak załatwię już to sobie, ten byt doczesny i to, co mi się należy. Będę miał, no to potem ewentualnie mogę za to pójść. Nie? A nie, jak, jak przejdę na emeryturę, ja wtedy będę miał dużo czasu, to wtedy może, no tak, będę ci jakoś służył, nie? Jak będę miał jakieś korzystniejsze sytuacje, no na razie to, to no widzisz. Inny znów jest przedstawiony w taki sposób, hmm, akurat to jest przy zaproszeniu pana, czy pana Boga na wesele. Natomiast to jest ta ilustracja, wymówki są różne. Jedna z nich jest: Mam woły, kupiłem, muszę je wypróbować. No, jak to nowoły, ważne, przecież dużo kasy w nie włożyłem. To jest w tym momencie, powiedzmy, ta rzecz pilna. No, a później. Zobaczymy, nie? A później, tak, tak, tak. Pójdę za tobą. Więc wszystkie postawy tego typu, jeżeli cokolwiek jest moim Bogiem, czyli moim najważniejszym przed Jezusem, to to nie zadziała. Bo po prostu. Pan Bóg by zniszczył swoje królestwo, swoje słowa, wartości. To nie miałoby sensu, bo jest konsekwentny, On jest doskonały w swoim działaniu. Pan Jezus znów tu dla nas jest wzorem, kiedy mówi o tym, nie przyszedłem pełnić własną wolę. Pani Jezus o tym mówi. I co on mówi, abyśmy wstępowali w jego ślady, abyśmy stawali się takimi jak on. A więc jeżeli On, no to cóż dopiero ja. Wiecie, tego musimy się uczyć. Ta, ta nasza cielesność, tak pisze apostoł Paweł, ciągle, ciągle napiera, rzuca no, otoczenie, sytuacje, Ludzie o tym ciągle mówią, jak się zabezpieczyć, jak żyć, kryzysy przychodzą. I my, jeżeli nie szukamy Bożej woli, to po prostu nawet i bezwiednie, podświadomie przejmujemy ten świecki styl życia, a to nie jest droga do zwycięstwa. I to nie jest droga do tego, abyśmy potem przychodzili w imieniu Pana Jezusa o coś prosili i oczekiwali, że rzeczywiście to zostanie spełnione. Kiedy popatrzymy na dalszą część wypowiedzi Pana Jezusa, to ten obraz nam się jeszcze bardziej poszerza. Dalej mówi Pan Jezus przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Czyli jeszcze raz, może lepiej by było przeczytać 7 i 8 razem. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Czyli Pan Jezus mówi: cokolwiek, o cokolwiek wyś, byście prosili Ojca w moim imieniu, spełni to, gdy. I teraz warto, i tu mamy świetny sprawdzian nie musimy dużo główkować i kombinować. Gdy po pierwsze uwielbiony będzie Ojciec, czy rzecz, o którą proszę, czy w tym jest uwielbienie dla Boga, czy jest jakiś mój interes, moja korzyść, moja sprawa? Jeżeli tak, to pierwszy warunek jest spełniony. Jeżeli to jest dla Jego chwały i chcę Jego wywyższyć, przez to o co proszę. Następna rzecz, Pan Jezus mówi, obfity owoc wydacie. Czy moim pragnieniem jest wydać owoc? Oczywiście tu chodzi o ten duchowy owoc. O to, aby było więcej radości, miłości, pokoju, sprawiedliwości tego Bożego czynnika w moim życiu. Czy to jest moim pragnieniem, kiedy przychodzę do Jezusa i, i proszę go o coś i tak oczekuję? Jeżeli tak, to ten warunek też jest spełniony. Jest jeszcze trzeci warunek, o którym tu Pan Jezus mówi: wzrost w uczniostwie. Staniecie się moimi uczniami. Czy moim pragnieniem jest być bardziej dojrzałym uczniem Pana Jezusa, bardziej Mu posłusznym, bardziej jak On? Jeżeli to jest pragnienie mojego serca, jeżeli z takim duchu przychodzę i proszę o coś, to Pan Jezus mówi: chętnie dam. Właśnie po to, po to przyszedłem, abyście mieli życie obfite. Patrząc dalej, co Pan Jezus mówi, analizujemy, wyciągamy wnioski, chcemy się nauczyć. Nie chcemy być głupimi, tak? Głupie panny, które część prawdy znały, były częściowo przygotowane, ale niestety pewne rzeczy zaniedbały. W dziewiątym wierszu czytamy, Pan Jezus mówi: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Twarcie w miłości mojej. Oczywiście to jest cała jedna wypowiedź Pana Jezusa. On mówi o tym, o osobie jako krzewie winnym. On całą tą myśl rozbudowuje i chce, abyśmy mogli poznać, nie dali się oszukać szatanowi, ale byśmy wiedzieli, na jakich warunkach to pełne błogosławieństwo jest dla nas możliwe. I mówi tu o tym, że On został ukochany przez Ojca. Jaka to jest miłość? Wiemy o tym, to jest miłość doskonała, pełna, stuprocentowa. Miłość ponad nasze, nawet zrozumienie zupełnie. Coś niezwykłego dzieje się we wszechświecie. Bóg Ojciec wylał swoją miłość na Jezusa. Wiecie, my wiele nie, wie, nie wiemy, wielu z, tego, z tych rzeczy, z tych elementów, które tam miały miejsce, ale no, wiemy o tym, że, że Ojciec jakby popatrzył na Pana Jezusa. On ze względu na jego serce udzielił mu jakby pełnej swojej e, rekomendacji, pełnej swojej osobowości i mówi tak, jak mnie umiłował ojciec, tak ja was umiłowałem. Pan Jezus nic nie stracił z tej miłości po drodze. Że tak powiem, jeżeli coś przekazujemy, potem z drugiej ręki, to, no, w naszych ludzkich warunkach często to już ma trochę mniejszą wartość, już traci się to tak jak fala, jakby wytraca swój impuls. I tak my często funkcjonujemy. Jezus mówi dokładnie tą samą miłość. Popatrzcie, musimy bardzo głęboko się nad tym reflektować. Doskonała, perfekcyjna miłość Boga Ojca do Jezusa. Powiemy kosmos, to nie dla nas, to tam się działo. Ale Jezus mówi, posłuchajcie, dokładnie tą samą miłością, teraz ta sama miłość dotyka was. I ja przekazuję tą miłość, którą otrzymałem Tobie dokładnie tą miłość. Popatrzcie, co to znaczy. My jesteśmy wprowadzeni w realność nieba. My tu grzesznicy upadli, my tu niegodni. Jesteśmy obdarzeni dokładnie tą samą miłością, jaką Bóg e, kochał, kocha swego Syna Jezusa. Wiecie, powinno to w nas powodować naprawdę głęboką reakcję. Stworzyciel wszechświata przekazuje miłość. Tę Jezus przekazuje teraz nam. Oczywiście ta miłość też oddziałuje bezpośrednio do ojca, ale Jezus jest tym takim, można powiedzieć, pewnego rodzaju nawet fizycznym przekazicielem, kiedy był tu w tym ludzkim ciele. Ale to jest ta pełna miłość. Wiecie, jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś tak kochany przez kogoś tak niezwykłego i taką miłością, to to powinno przewrócić nasze myślenie, naszą mentalność. Nasze niedowiarstwo, nasze ograniczenia, zupełnie do góry nogami. Ta miłość jest dla Ciebie jesteś taką miłością kochany. Ale Pan Jezu objawia tam jeszcze coś więcej. Ja Was umiłowałem i Pan Jezu mówi dalej: Trwajcie w miłości mojej. Co to oznacza? Czy teraz to ma być miłość, no bo Wy jesteście ludźmi, to teraz jest miłość jakiegoś innego pokroju, jakaś mniejsza, jakaś okrojona? Nie. Dokładnie ta sama miłość. Ta miłość była przekazana od ojca dla syna, od syna dla nas, i teraz Pan Jezus mówi: Wy otrzymaliście tę miłość, zostaliście pokochani dokładnie taką miłością, a teraz Wy, dlatego że ją macie, po pierwsze ją przyjmijcie, uwierzcie. Cieszcie się nią. I co dalej? Wy teraz trwajcie w mojej miłości, czyli przekazujcie tą miłość dalej. Komu? Wszystkim. Tak jak był ojciec, tak jak ja. I tym, którzy do mnie należą i tym, którzy do mnie nie należą. Co to za niezwykłe zadanie. Dostaliśmy kiedykolwiek w życiu, w tym fizycznym życiu, tego rodzaju zadanie? Wiecie, dostajemy takie zwykłe zadanie. Idź tam. Jesteś gońcem, zanieś tam pismo. Okej, okay, jesteś dyrektorem, pokieruj tu tą firmą. Wiemy, warunki ekonomiczne się zmieniają, okoliczności się zmieniają, kontrahent się zmienia, wszystko leży w ruinie, wszystko się sypie i tak dalej. To są tego rodzaju wzniosłe zadania. Natomiast zadanie, ja bym powiedział więcej niż zadanie, przywilej, które otrzymaliśmy od Jezusa. Teraz posłuchajcie. Wiecie o tym, że tą miłość, którą kocha Bóg, wy teraz możecie dotykać innych ludzi. A nawet to jest, to jest właśnie chcę, abyście w tym całym łańcuchu przekazywania miłości brali udział. Trwajcie w mojej miłości. Co to znaczy trwajcie? To nie znaczy zróbcie jakieś epizody. No, raz w roku jest jakaś okazja. Okażcie tą szczególną miłość. Trwać to znaczy być cały czas. To cały czas... Czerpać z tej miłości, ale też cały czas dawać tę miłość. To jest nasze zadanie. Po to, aby nas zająć, po to, abyśmy się nie nudzili, po to, abyśmy, um, aby nam nie było zbyt łatwo w życiu? Oczywiście, absolutnie nie. Po to właśnie, abyśmy byli spełnieni, szczęśliwi, abyśmy żyli w świadomości Bożej Obecności i abyśmy wiedzieli, że to, co żeśmy, polecenie, które żeśmy dostali, Pana Jezusa. To nie jest jakieś takie byle jakie, zwykłe, ludzkie, ziemskie. Możemy i powinniśmy przekazywać tą miłość dalej. Następnie dziesiąty wiersz. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwam w miłości Jego. Popatrzcie, znowu mamy piękną wskazówkę, z czego wypływa miłość Jezusa z przestrzegania przykazań przez Niego. Wiecie, i to, to raczej wygląda na to, z wypowiedzi Pana Jezusa, że to nie jest tak, że my teraz staramy się bardzo kochać i później pełnimy, chociaż w jakimś stopniu to chyba też w tym kierunku działa, ale myślę przede wszystkim, Pan Jezus zwraca uwagę na to, że tak jak w przypadku tego dziecka, które, tak, co mam zrobić? Tatusiu, mamusiu, jestem. I nawiązuje się ta taka piękna relacja między tym dzieckiem a rodzicem. E, tak, Pan Jezus mówi to, o tym, ja przestrzegałem przykazań mojego ojca, i w związku z tym jestem w stanie trwać w jego miłości, i jestem w tej miłości. Wy co? Znów dokładnie to samo. Popatrzcie, Pan Jezus prowadza nas jakby rzeczywiście braci i siostry swoje w to życie, które On sam prowadzi. To nie jest to, że On żyje... Oczywiście, że On, on jest Synem Boga, On, on żyje w, w niebie teraz, natomiast to, co on chce nam przekazać, to jest dokładnie ten sam rodzaj życia. Oczywiście, że my Go spłaszczamy, ograniczamy względem na naszą grzeszność, ale potencjalnie dar jest dokładnie pełny, ten sam, to nie jest jakiś okrojony Natomiast chodzi tu głównie o sposób, w jaki sposób w tej miłości możemy trwać, jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie. Będziecie trwać w mojej miłości. Trwanie w miłości to jest fajna rzecz, nie? Miłość w ogóle jest piękną rzeczą. No, ludzie na świecie mówią o tym, że to jest najpiękniejsza, e, najpiękniejsza część, jakby życia, czy najpiękniejsza sfera. Ludzie oddają za miłość wszystko, co mogą, bo no, miłość jest niezwykła. I Pan Jezus mówi o tym: możemy ją nie tylko być kochani tą miłością, ale, bo wiecie, jeżeli dziecko jest kochane, ale zamyka się na tą miłość, to po prostu ta miłość jest tak, jakby dla niego jej nie było. Wręcz to dziecko będzie mówić o tym, że moi rodzice mnie nie kochają, nikt mnie nie kocha, ludzie mówią. Nie dlatego, że to jest faktem, ale dlatego, że po prostu percepcja, odbiór jest zamknięty, że, że nie ma tu otwarcia na tą miłość. Co mamy robić dzisiaj, w tym tygodniu, w ciągu naszego życia? Jaki mamy cel? Przestrzegać przykazań naszego ojca. Bo te przykazania są piękne, są wspaniałe. Dokładnie tak, jak w tym pierwszym żeśmy słyszeli. Ja bym powiedział coś takiego, że jeżeli nie tej miłości i czy tego posłuszeństwa nie wyrażamy w taki sposób, to jest pewnego rodzaju jakby zaszczuwanie siebie samego. Bóg stworzył nas oprócz świadomości i nauczania, on dał w nas mechanizm i my wyczuma, wyczuwamy też prawdę. Jeżeli my, i, i Bóg nas dotyka i przekonuje nas, że powinniśmy wobec danego człowieka zachować się w taki czy inny sposób, a my zamykamy swoje serce, to my po prostu jakby sami siebie wpędzamy do pewnego rodzaju klatki. No bo co, zrobiłem coś nie tak. Oczywiście ja nie przyznaję się do tego, to nie było nie tak, ale gdzieś tam w głębi serca ja to czuję, ja jestem związany, ja już nie mogę być taki wolny w rozmowie, w relacji, ja muszę pewne rzeczy ukrywać, ja zaszczuwam siebie samego. E, także są tylko dwie drogi, dwie możliwości: posłuszeństwo, błogosławieństwo, nieposłuszeństwo, przekleństwo. Nie ma innej możliwości. E, dalej przyjrzyjmy się, co Pan Jezus mówi w wierszu 11, mamy zapisane. To Wam powiedziałem, aby radość moja była w Was i aby radość wasza była zupełna. Jeżeli ktokolwiek miałby jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czemu te przykazania i te prawa, prawa oczywiście e, grzeszna nasza natura podpowiada nam, no Bóg, bo On jest taki surowy i On tu tak każe, no tak właśnie mój tata też taki był i moja mama taka była, oni byli tacy surowi, e, Bóg jest taki surowy jeszcze bardziej, bo On to tam dał tyle tych praw i to, to trzeba i to i to, a tego ci nie wolno. Oczywiście, że to jest takie naiwne myślenie małego dziecka i naiwne myślenie zwiedzonego Grzesznika. Żeby nie było wątpliwości, Pan Jezus jeszcze tu mówi o tym, w tym tym Wierszu czytamy, to Wam powiedziałem, oznajmia Wam to, nie żeby Was ograniczyć, ale aby radość Wasza, aby wa radość moja była w Was. No, któż by nie chciał, żeby taka pełna radość była, była w, w nas, we mnie? Posłuchajcie, jaka prosta droga. Powiedziałem wam, abyście korzystali z tej radości. I coś więcej jeszcze, I aby radość wasza była zupełna. Wiecie, u Boga to jest piękne, że on nie daje półpraw, że on nie daje trochę. Bóg cokolwiek uczynił, to jest perfekcyjne. Nic nie można do tego dodać ani ująć. Tak samo czytamy o Jego słowie to cokolwiek on powiedział, cokolwiek on zapisane, to jest perfekcyjny, dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby jak najczęściej sięgać do tego i korygować swoje myślenie zwichrowane, dlatego że tu jest perfekcyjny przekaz. Pan Bóg uczynił wszystko w sposób doskonały. Jeszcze raz, jeżeli nawet uczeni myślą, że coś tam jest nie tak, że coś w organizmie jest nie tak, że tu jakaś pomyłka, że gdzieś tu coś jest... Błędnego, to po prostu no, muszę się zreflektować albo nie ma innej możliwości. Bóg czyni wszystko doskonałe, doskonale. Nas uczynił jako zielnicę swojego oka, w związku z tym, cokolwiek dla nas uczynił, to wszystko robi. Jego cała koncentracja, jego przygotowanie, no wszystko, co dla nas uczynił, to jest perfekt, perfekt, doskonałe. Jeżeli daje nam jakąś wskazówkę, to ona jest po prostu idealna. Jakakolwiek odchyłka moja od tego, co mówi Pan Jezus, to są moje problemy, albo moja brak pełni, albo, albo gdzieś tam nawet zejście na manowce. W interesie Pana Jezusa jest to, aby radość nasza była zupełna. I to na pewno warto znów zadać sobie takie pytanie kontrolne: czy mam taką zupełną radość? Czy właśnie w tych różnych okolicznościach życia, czy wtedy, kiedy jest e, tak z młodzieżą to rozprawiamy o życiu Piotra. Było pod podgórkę i z górki tak różnie bywało. Tak, dopóki Duch Święty go wypełnił, to szczególnie było tak różnie, ale też i w naszym życiu dalej, przecież Piotr nie był doskonały. Natomiast pytanie jest, czy mam tą zupełną radość? Jeżeli mam, chwała Bogu, idziemy do przodu, uczymy się, stajemy się uczniami Pana Jezusa, zdobywamy nowe. Bóg rozszerza swoje królestwo w moim sercu. Piękna przygoda. Jeżeli nie, no to jest dobry moment na refleksję. Bóg się gdzieś pomylił? Nie. Ja popełniam błędy? Tak? Gdzie? No, po prostu teraz potrzebna jest tak, cały czas w naszym życiu szczerość, otwartość. I Pan Bóg pozwoli nam znaleźć, gdzie jest przyczyna naszych problemów, gdzie są nasze grzechy. Pismo Święte mówi o przemienianiu nas z chwały w chwałę. Czujemy to? To nie mówi teraz w tym momencie o Bogu, nie mówi o Jezusie, mówi o nas. Przemieniani oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz z chwały w chwałę. To nie jest abstrakcja. To jest rzeczywistość, którą nas ma. On chce nas wprowadzać w swoją chwałę. Kiedy? Właśnie wtedy, kiedy chcemy pełnić Jego wolę. Kiedy jemu się poddajemy, kiedy to nie jest ja, ale kiedy to jest on. I wtedy ten proces się rozwija. I to jest pragnieniem Pana Jezusa. Wiersz 12 czytamy tak. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem. No przecież to już powiedział. No to jest ważna prawda. Przypomina to jeszcze raz. I mówi nam o tym, jaka jest ta właściwa droga. Trzymać kurs miłości pana Jezusa. A w tym trzynastym wierszu dalej czytamy, co pan Jezus mówi. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie. Za przyjaciół swoich. No, a to tu jest gdzieś znów względem tego naszego ja bardzo, bardzo w konflikcie. No bo to przecież ja, no przecież moje. No przecież ja muszę zadbać o swoje. Najpierw ja później ewentualnie, jak tam coś jeszcze starczy, no to może inni. No, nie tak to jest u Boga. W pierwszym liście Jana, trzecim rozdziale, szesnastym wierszu Jan pisze o tym, że Jezus oddał za nas swoje życie i mówi, i wy winniście oddawać życie za braci. Popatrzcie, znów widzimy ten sam obraz. Jezus wprowadza nas w swoją rzeczywistość i chce, żeby jego realność stawała się naszą realnością. W jaki sposób powinniśmy oddawać to życie za braci? A... No, myślę, że tak jak też w wielu miejscach Pismo Święte mówi nam o tym, czytamy o dzieleniu siemieniem, o, uz o uznawaniu jedni drugich za wyższych od siebie, Pismo Święte mówi o umywaniu nóg. Więc to są różne przykłady tego, kiedy e, nie tylko jesteśmy gotowi w finalnym momencie, kiedy rzeczywiście staniemy pod. Ścianą gdzieś i będziemy mogli swoje życie komuś oddać. Na przykład to jest osoba, która ma małe dzieci. To życie jest tam bardziej potrzebne niż to moje, już emeryta. Daj Boże, niedługo. Ale oddawanie życia jest czymś więcej jest, od, jest oddawaniem mojej rzeczywistości, mojego czasu, moich możliwości dzisiaj. I tu znów jest ta rzeczywistość, rzeczywistość Pana Jezusa. Jeżeli nie pójdziemy w tym kierunku, to nie ma próżni. Rozwija się w nas właśnie egoizm, samolubstwo. Żyjemy dla siebie, budujemy dla siebie, mamy nasze rzeczy, dla naszej dyspozycji, swojej dyspozycji. I znów, może, epizodycznie tam komuś coś też udzielimy. Pan Jezus powołuje nas do swojego standardu. On chce nas podnieść, bo przecież uczynił nas, Bóg, oblubienicą Jezusa. I on nie chce, żeby ta, ta, ten związek był taki, że, że tu jest Jezus, a tam jest gdzieś oblubienica. Zupełnie w innych standardach, zupełnie gdzieś tam borykająca się z cielesnymi, brzydkimi rzeczami. Ale on chce nas podnosić i daje nam cały potencjał do tego, aby podnosić nas do. Poziomu dogodności Pana Jezusa. I znów tak Pismo Święte mówi, a ja znów wyrwę tu może nawet z kontekstu, żeby już nie rozwijać, abyśmy razem z Nim uwielbieni byli. Tam dokładnie jest mowa o tym, jeżeli z Nim cierpimy, to wtedy też jeżeli godzimy się. Jeżeli właśnie to znów, co żeśmy dzisiaj słyszeli, jeżeli bierzemy ten krzyż, i nie liczy się to, co ja myślę, moim błędnym, zwiedzonym umysłem i sercem, ale ewidentne, wyraźne, zdecydowane posłuszeństwo, bo ja ufam Bogu, który mnie ukochał, który jest doskonały, nie ufam sobie, który jestem przewrotny, grzeszny, najbardziej przewrotne, zgrzeszne jest, jest serce człowieka. I to jest prawdą też odnośnie mnie samego. Nie udało mi się zamknąć tego fragmentu, ale to nie jest najważniejsza sprawa. Ja, ja wierzę, że to nasze dociekanie tego, kim naprawdę jesteśmy i jaki Jezus ma plan dla naszego życia, kim jesteśmy w jego oczach. To jest ważne, byśmy to odkrywali na co dzień. Bo wiecie, to nie jest moje życie plus tam jakaś religia dodatkowo, no bo o wieczności też trzeba pomyśleć. To jest, tak jak to jest jeszcze raz, tak jak ten e, człowiek, który znalazł piękną perłę, wszystko inne przestało mieć wartość, spieniężył po to, aby tą perłę, perłę mieć, aby ją posiąść. A... I tak Pan Jezus określa nam wartość swojego królestwa. Możemy jemu wierzyć albo nie. Możemy budować swoje królestwo. Możemy sobie różne plany snuć. On nam dał tą wolność. Ale On też jako kochancy, e, Ojciec Bóg mówi nam o tym, co jest dobre, co jest właściwe, w jakim kierunku zmierzamy i jaki jest Jego plan dla naszego życia. Wierzę, bracie i siostry, że między innymi ten tekst, który czytamy, zresztą wiele tych tekstów, że nie będą kiedyś dla naszego oskarżenia, że kiedyś, kiedy staniemy przed Bogiem to nie będzie refleksja o tym, że o tak, no tak, czytaliśmy o tym, mówiliśmy o tym, myślałem nawet o tym, nawet się zastanawiałem, co dalej, czy coś zrobić w tym kierunku. E, Pismo Święte też mówi o tym, że dla tych, którzy giną, to słowo, które usłyszeli, e, było, nie było powiązane z posłuszeństwem i stało się dla nich oskarżeniem, bo to jest prawda, którą zlekceważyli. Ale inaczej jest z nami, którzy należymy do Pana, Którzy mamy to pragnienie, aby tak rozpoczął w nas dobre dzieło, aby je kontynuował i abyśmy nie szli przez życie rozczarowani i ciągle oszukiwani przez tego, który chce nas zniszczyć, z myślą o tym, że no, jakoś tam sobie zorganizuję, bo jeszcze mam plan coś takiego zrobić, tu wybudować, tu polepszyć, tu kupić. Mam fajne plany, jestem podekscytowany. To nie ta ekscytacja, to nie ten kierunek. Ale abyśmy mogli Bogu naprawdę oddawać swoje życie coraz bardziej, stawać się uczniami Pana Jezusa i odnosić zwycięstwo i doświadczać coraz więcej i więcej z tego, co to znaczy, że kiedy prosimy w imieniu Jezusa, przychodzimy do Ojca ze spokojem, z radością, z uwielbieniem dla Niego, z chwałą dla Niego, ze względu na Niego, że Pan Bóg to może realizować, że nie musi powiedzieć: Nie, dziecko. Sprawdź swoje serce, zastanów się nad tym, czego szukasz, do czego dążysz. Także niech to pragnienie bycia takimi wiernymi uczniami, pomagania sobie też nawzajem. Posłuchajcie, no, ja akurat mam dzisiaj rolę taką, ale nasza wspólna rola jest teraz, żeby to słowo, które żeśmy czytali, najpierw ja, każdy z nas, aby przyjąć głęboko do serca, rozpracować, przeanalizować, stanąć przed Bogiem, aby zrobić dobre kroki naprzód. Aby zachęcić jeden drugiego, aby znów kiedy spotkamy się następnym razem, ktoś mógł powiedzieć: Może jakieś świadectwo, jakieś przeżycie. Bóg złamał we mnie ten mój grzech, to moje ja, to moje ludzkie myślenie, to moją cielesność. Zobaczyłem, odkryłem. Dzięki Bogu za to, że możemy być częścią Jego rodziny i że to nie jest nasza organizacja i nasze plany. Ale to jest Jego wielki, potężny, wspaniały plan w jego, jego miłości, w którą chce nas zaangażować i chce nam zwrócić naszą uwagę, abyśmy się w tym naszym zabieganiu, w tym życiu, zwrócili bardziej uwagę na niego i zobaczyli, że to jest ta cenna perła i ją posiadali i nią się cieszyli i żeby on rozwijał swoje królestwo w nas. Także módmy się o to razem, bojujmy o to, nie dajmy się oszukać. Ja, my tu nie chcemy się zajmować tymi zagrożeniami, które są, ale ja myślę, że kto z Was tam trochę się interesuje, to widzi. Świat nie stoi w miejscu. Będzie nam coraz trudniej. Antychryst jest coraz bardziej wyraźny i nawet z tego powodu, lekką myślą rzeczą, byłoby jeszcze szybko budować coś tu, swoje królestwo na tej ziemi, jeszcze zdążyć, cokolwiek mi się uda, zanim przyjdzie tu Antychryst i już zawładnie zupełnie, że nie będę mógł nogą ruszyć. Wykorzystajmy czas, bo dni są złe. Bogu nie będzie chwała. Amen.